Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Bright TV. Witajcie. Życie... Pod palmami! Nie, życie ludzi pracujących w kosmosie jest okropne. Gorąco. Gorąco, ciągłe wyjazdy, nieprzespane noce, na przykład do takiego kuru. Co to takie jest kuru? To jest najgorsze miejsce w Ameryce Południowej. Jest tutaj nie ma nic. 30 tysięcy ludzi, trochę pal, trochę wody, marno. No i jest jeszcze ten, no, port kosmiczny. Kosmos. Z tego miejsca startował Bewusat, z tego miejsca wczoraj startował ATV3 na krakiecie Ariane 5, czyli to jest taki transport, ATV to jest taki transporter, który zawiózł jedzenie, picie oraz inne materiały, bumarańcze, tak, na stację kosmiczną dla astronautów. Było to wydarzenie dosyć ciekawe, no. Start nocny zawsze robi wrażenie, ponieważ cóż, start rakiety jest to kontrolowana eksplozja i to w przypadku Ariane 5 to była duża eksplozja, bo przez krótką chwilę, 15 sekund na kuru spowite nocą nagle zrobiło się jasność. Ale wiecie co? Najlepiej, jak zobaczyć relacje na własne oczy. Thank you.
Rafał, gdzie jesteśmy? O, gdzie jesteśmy? W Kurów. A gdzie dokładnie? Na kosmodromie, jest środek nocy, a ty mi świecisz żarówą po oczach. Jestem szczęśliwy z tego powodu, jak możesz zobaczyć. A co tutaj przyszedłeś oglądać? Co? Nie jestem pewien, dlatego że biorąc pod uwagę moją wadę wzroku i źle dobrane soczewki, to nie wiem nawet, gdzie jest rakieta. Ale powinna być rakieta. Powinna być Ariane rakieta. 5, Ariane 5 za TV3. Daleko jest? 5 km, 100 metrów porządnie. Dla mnie musiałyby być 500 metrów, chyba, żebym zobaczył. Thank you.
Za mną widzicie startowisko, gdzie wczoraj wystartowała rakieta Ariane 5 z statkiem ATV. Natomiast jeżeli się przesuniemy trochę w tą stronę, zobaczymy startowisko rakiety Vega, która to miesiąc temu wyniosła pierwszego polskiego satelitę Pegasus. Znajdujemy się właśnie na stanowisku startowym dla rakiety Sojuz w Gujanie Francuskiej, w kosmodromie w Kourou. Pierwsza rakieta Sojuz poleciała stąd w październiku 2011 roku. To miejsce jest praktycznie żywcem przeniesione z Kazachstanu, z kosmodromu Baikonur, z tą różnicą, że tutaj stanowisko startowe jest przykryte dachem i jest budowla zabezpieczająca rakietę przed deszczem, który pada tutaj prawie że na okrągło. Tyle w tym dzisiejszym wakacyjnym odcinku. Na kolejne zapraszam na stronę www.bright-pl.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Lubi się normalnie. Fakt realizacji dzisiejszego odcinka w Ameryce Południowej, w Gujanie Francuskiej, zawdzięczamy firmie Astri Polska i firmie matce ADS Astrium. Dziękujemy.